przy ulicy Plebiscytowej 50 na Powietrzu odbyła się prezentacja pierwszego kandydata na burmistrza Ostródy. Do wyborów ponownie startuje Wojciech Januszkiewicz, którego mieszkańcy mogli poznać podczas odbywającego się w 2012 roku referendum. Niestety ideały referendum, założenie referendum, to co mówiliśmy w czasie referendum, nie zostało spełnione. Moim głównym celem, naszym jako zespołu, jest to, żeby miasto otwierać na zewnątrz, żeby tworzyć tu miejsca pracy, żeby zabiegać o to. Bo wiadomo, że burmistrz osobiście nie stworzy miejsc pracy tyle, ile by potrzebuje miasto, ale może stworzyć atmosferę, która będzie sprzyjała inwestycjom w Ostródzie. Nasze miasto jest piękne, pięknie jest położone i leży też w atrakcyjnym miejscu dla inwestorów. Podczas swojego wystąpienia kandydat stwierdził, że uczestniczył w wielu konferencjach i kongresach samorządowo-biznesowych, podczas których nawiązał wiele kontaktów, które mogą zaowocować powstaniem zakładów pracy z branży produkcyjnej. Przypomnijmy, że Wojciech Januszkiewicz przez pewien czas był asystentem obecnego burmistrza. Wiele osób zada sobie więc pytanie, czy wówczas nie mógł pozyskiwać inwestorów. To tak trzeba dyplomatycznie wybrnąć. Ja nie wygrałem tych wyborów. Decyzja obecnego burmistrza i jego polityka była taka, a nie inna i po prostu się nie zgodziliśmy. Nie miałem wpływu na to, co się działo w trakcie bycia asystentem. Liczyłem na to, że będziemy mogli wspólnie budować miasto. Jeżeli to nie doszło, ryzykując wiele, wyszedłem z urzędu. No i teraz spróbuję to odbudować. Prosiłem wielokrotnie burmistrza o to, żebym mógł wyjechać, żebym mógł zdobywać kontakty. Rzeczywiście dwa razy wydelegował mnie. Później niestety już nie było takiej możliwości. Wiadomo, że dzisiejsze czasy to nie jest tak, że ktoś puka do naszych drzwi i chce u nas inwestować. Należy o to bardzo zabiegać i jest to ciężka praca. Zdobywanie kontaktów, rozmowy, to wszystko jest trudne i trzeba się ruszyć z miasta po prostu i trzeba się otworzyć na zewnątrz, na te inwestycje. To nie jest łatwe przekonać potencjalnych inwestorów, żeby w mieście zainwestowali. Trzeba naprawdę dużo pracy w to włożyć. Niestety moje kontakty, które udało mi się zrobić w tym czasie, to były kontakty robione na urlopie i za własne pieniądze. Oprócz oficjalnej prezentacji kandydata zostało przedstawione zaplecze polityczne w postaci kandydatów do Rady Miasta. Wkrótce powinniśmy poznać także nazwiska innych osób, które wystartują w wyścigu o fotel burmistrza. Do północy 17 października mają oni czas na ostateczne zgłoszenie swojej kandydatury. Apelujemy o to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych dzieci w budynkach, w których przebywają. Ryszard Kowalski nie pełni już funkcji dyrektora zespołu placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych w Ostródzie. Wpłynęła informacja 22 września do naszej redakcji. Uchwałą zarządu powiatu został odwołany ze stanowiska. Obowiązki dyrektora objął Tomasz Brzeski. W uzasadnieniu odwołania Ryszarda Kowalskiego ze stanowiska podano szereg zdarzeń, które według oceny organu prowadzącego szkołę wynikają z braku nadzoru dyrektora nad organizacją pracy oraz dotyczą nieprzestrzegania przyjętych procedur. Po raz kolejny doszło też do zachowań seksualnych pomiędzy wychowankami. Dyrekcja Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych powiadomiła nas o tym fakcie dopiero po 6 dniach. Ponadto skierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostródzie wniosek o weryfikację zwolnienia lekarskiego, na którym przebywał Ryszard Kowalski zaraz po ujawnieniu zdarzenia. Ryszard Kowalski nie pozostaje bierny, napisał oświadczenie. W związku z masowym atakiem na moją osobę ze strony Starostwa Powiatowego jestem winny mieszkańcom Ostródy. Krótkie wyjaśnienie. Odwołanie mnie z funkcji dyrektora ma przede wszystkim podłoże polityczne. Nie jest tajemnicą, że będę konkurentem pana Włodzimierza Brodiuka w wyścigu o fotel burmistrza Ostródy. To przykre, że dzieci specjalnej troski, których dobro było przez cały okres mojej kadencji najważniejszym celem, zostały użyte jako narzędzie w rękach starostwa. Pełna treść obu pism znajduje się na naszej stronie internetowej www.telewizjamazury.pl w zakładce Na bieżąco oraz na naszym facebookowym profilu pod datą 22 września oraz 25 września.
Święto plonów to staropolski zwyczaj podziękowania rolnikom za efekty ich całorocznej pracy. Pierwsze dożynki prezydenckie zostały zorganizowane w Spale w 1927 roku przez Ignacego Mościckiego. Impreza ma już 86 lat. Tegoroczne obchody odbyły się 21 września, a prezydent Bronisław Komorowski podziękował za ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Serdecznie chciałem podziękować za obecność w dożynkach, za wspólne przeżywanie tej szczególnej uroczystości dożynkowej. To są szczególne dożynki. Każde dożynki, każdego roku, w każdym miejscu są okazją do radości, do okazania wdzięczności, a jednocześnie budowania w sobie nadziei, że wspólnym wysiłkiem, pracą możemy osiągać bardzo wiele. Że możemy osiągać radość z tytułu efektów naszej pracy. W Spale nie zabrakło przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego. Rolę gospodarza pełnił wicemarszałek Gustaw Marek Brzezin, który przedstawił parze prezydenckiej osiągnięcia i walory Krainy Tysiąca Jezior. Jest to bardzo ważna okoliczność, ponieważ na szczeblu krajowym, na dożynkach prezydenckich w Spale praktycznie wszystkie regiony naszego kraju podsumowują całoroczny trud pracy rolników. Dziękują za plony, dziękują za wytrwałość i myślę, że prezentacja po prostu regionu tutaj właśnie na dożynkach prezydenckich jest bardzo istotną kwestią. Pokazujemy nie tylko walory naszego regionu, pokazujemy jak społeczeństwo się rozwija. Pokazujemy również to, że rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki w naszym regionie. No i oczywiście bardzo bogato oprawę, jakim jest folklor, kultura Warmii i Mazur. Na stanowisku przygotowanym przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego zostało pokazane rękodzieło, lokalne produkty, a także dorobek kulturalny. Lokalny folklor zaprezentował zespół pieśni i tańca Kortowo. Artyści reprezentujący region wystąpili z repertuarem na scenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. Stoisko Warmii i Mazur odwiedził również senator Stanisław Gorczyca. Uczestnictwo w dożynkach prezydenckich jest znakomitą promocją dla naszego regionu. Powinniśmy tutaj zawsze być, od kilku lat zresztą jesteśmy. Pokazujemy, co mamy najpiękniejsze, pokazujemy naszą kuchnię, pokazujemy naszą kulturę, nasze walory przyrodnicze i to jest bardzo ważne. A z drugiej strony pokazujemy również dorobek, jaki mamy w rolnictwie. Warmia i Mazury charakteryzuje się tym, że mamy gospodarstwa wielkoobszarowe, gospodarstwa towarowe, takie gospodarstwa, do których chcielibyśmy wcześniej czy później dojść w całej Polsce. Na dożynkach prezydenckich nie zabrakło przedstawicieli gminy Nidzica. Wieniec konkursowy przygotowali mieszkańcy Wietrzychowa, zdobywcy pierwszego miejsca na ubiegłorocznych dożynkach wojewódzkich. Możliwość reprezentowania całego województwa to nagroda za ubiegłoroczny sukces. Ubiegłoroczny sukces sołectwa Wietrzychowo, czyli zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wieńca na dożynkach wojewódzkich, spowodował, że jesteśmy dzisiaj tutaj w delegacji województwa warmińsko-mazurskiego na dożynkach prezydenckich. To dla nas wielki zaszczyt, wielka frajda, zwłaszcza dla mieszkańców sołectwa Wietrzychowo. Sołectwo Wietrzychowo pokazuje, że nieważne, czy jest się miejscowością popegeerowską, czy gospodarską, tam dzięki aktywizacji ludności na bazie świetlicy wiejskiej tworzy się mnóstwo fajnych rzeczy, koło gospodyń wiejskich, kabaret, właściwie w każdej dziedzinie, gdzie tylko są potrzebni, tam oni są. Także wielka chwała, wielki ukłon dla wszystkich mieszkańców Wietrzychowa, zwłaszcza dla tych, którzy się szczególnie zaangażowali w przygotowaniu dzisiejszego święta. Dożynki prezydenckie w Spale były doskonałą okazją nie tylko dla gminy Nidzica, ale dla całego województwa do promocji regionu. I szanse tej z pewnością nie zmarnowali, gdyż stoisko z Warmii i Mazur cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Oficjalna gala dopiero nastąpi, termin już ustalony. 10 października wszyscy zainteresowani spotkają się w Ostródzie, by celebrować finał rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W ramach działań zmodernizowano linię technologiczną hali sortowni, ale także zwiększono wydajność odzyskania surowców wtórnych na terenie Rudna. Wybudowano między innymi 3 stacje przeładunkowe. I tak w ramach jednej inwestycji miały miejsce 3 otwarcia przez 3 dni pod rząd. W Iławie, w Półwsi i w Lipowcu. Operatorzy działający w okolicy już nie będą musieli wozić odpadów do Rudna, dosyć oddalonego, prawda, zakładu, a będą przywozić to tu do tej stacji. To była Iława. Przenosimy się do miejscowości Półwieś. Tu schemat zaprezentowano ten sam. Przecięcie wstęgi, gratulacje i spacer po obiekcie. Powód do radości mają nie tylko obecni na otwarciu, ale także mieszkańcy. Każda ze stacji będzie pełniła funkcję punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwany PSZOK. Każdy z mieszkańców będzie mógł bezpłatnie przywieźć do nas tutaj odpady typu uciążliwego, problemowe, wielkogabarytowe, elektrośmieci. My to przyjmiemy za darmo. W Lipowcu część z przybyłych gości przeżyła déjà vu. Wstęga, słowa pochwały i ciąg dalszy, jak widzimy. Pamiętajmy jednak, że to jeszcze nie koniec. Za niespełna 2 tygodnie jeszcze raz z pompą gratulacje, prezentacja, tym razem wideo i podsumowanie inwestycji, rozbudowy zakładu w Rudnie i budowy stacji przeładunkowych. Ubiegły czwartek odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie w Salonie Literackim. Gościem był Jan Dąbrowski, naukowiec i poeta, który podczas pobytów zagranicznych tworzył wiersze inspirowane krajami arabskimi, ich architekturą i kulturą. Algieria jest tak pięknym krajem, że po pewnym czasie postanowiłem opisać ten kraj. A więc w tej swojej książce, którą wydałem w 2000 roku, Szeherezada, opisałem podróż przez step na Saharę. Opisałem wielki erg zachodni. Erg to jest taki piach, taki obszar piaszczysty. No, ten wielki erg zachodni jest mniej więcej taki jak Polska. Dookoła, na krawędzi tego ergu są przepiękne oazy. No, to wszystko, ta przyroda, te widoki wywarły na mnie tak wielki wpływ, że postanowiłem napisać książkę. Gospodarzem programu była Ewa Bawolska, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kobieta pisze bajki, opowiadania, powieści. Tym razem spróbowała swoich sił w roli prowadzącej. Jan Dąbrowski to jest naukowiec, fizyk, człowiek zakochany w Saharze, ale chyba powinniśmy też wiedzieć, że przede wszystkim chcemy go dzisiaj pokazać jako poetę, znawcę kultury arabskiej, kobiety arabskiej, jej walki o wolność. Może nie wiemy jeszcze tego, ale chyba wszyscy raczej o tym wiemy, że pan Jan jest tłumaczem, poliglotą, który tłumaczy z angielskiego, z francuskiego. Ostatnio listy Napoleona. Salon literacki organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną na Zamku stał się cykliczną imprezą. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 lata temu. Organizowany jest on we współpracy na początku z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Stowarzyszenia Autorów Polskich, a od roku ubiegłego z Ostródzkim Stowarzyszeniem Artystów. Podczas dotychczasowych spotkań w Salonie Literackim gościliśmy autorów z Ostródy i okolic oraz twórców spoza naszego regionu. Salon Literacki, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie odbywał się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 18. Gdyby z jakiegoś powodu miała nastąpić zmiana, bo tak się może zdarzyć, chociażby w przypadku, gdy będziemy mieli gościa spoza Ostródy, będą to kwestie również jakiegoś dojazdu, więc oczywiście zdarzyć się może. To wtedy oczywiście wcześniej taką informację podamy. I podajemy 17 października kolejna odsłona Salonu Literackiego. Tym razem będzie to uczta dla miłośników cyklu serialu Nad rozlewiskiem z Małgorzatą Kalicińską. W
piątek 19 września na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 1 odbył się trzeci festyn rodzinny w ramach Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego. Już po raz trzeci organizujemy piknik z okazji kończącego się już Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego. Jeżeli chodzi o takie obchody Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego, jest to czwarta edycja w Polsce. My włączamy się w tą uroczystość, tą imprezę po raz trzeci. Przez cały tydzień, od poniedziałku do dnia dzisiejszego, nauczycieli poruszali tematykę związaną z tymi obchodami, a główne hasło tych obchodów to prawda fundamentem wychowania. My, podsumowując, chcemy spotkać się tutaj na pikniku sportowo-rekreacyjnym z rodzicami. Otwarcia festynu dokonał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Artur Pacuszka, który przywitał przybyłe dzieci i rodziców. Głównym punktem zabawy był rodzinny bieg o długości 1 km. Po zregenerowaniu sił przy stoisku z grillem oraz domowymi wypiekami przyszedł czas na zabawy na przygotowanych stacjach. Maluchy wraz z rodzicami mogły sprawdzić swoje siły w hokeju na trawie oraz wielu innych konkurencjach sprawnościowych. Przycupnął pośrodku zaśnieżonej drogi i wyglądał jak grudka na stroszonej czerni. Gdy John powoli podjeżdżał do niej, okazało się, że był to kruk. Po prostu siedział, tak wyglądając, jakby właśnie wstał z łóżka. To jedna z wielu ciekawych historii, jaka przydarzyła się pewnemu laureatowi z Kanady w prestiżowym konkursie fotograficznym. Od 19 września możemy przenieść się w świat dzikiej natury za pomocą fotografii, które zafundowało nam Ostródzkie Muzeum. Wystawa jest pokonkursowa. Konkurs organizowany jest przez BBC i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Światowy konkurs fotograficzny dzikiej przyrody. Ta wystawa jest plonem kilkunastu edycji tej wystawy. Prezentuje nagrodzone fotografie z lat 2002-2013. Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i największy na świecie konkurs w zakresie dzikiej przyrody. Na ostatnią edycję zgłoszono ponad 45 tysięcy zdjęć z ponad 90 krajów. Niewątpliwie ta wystawa jest nie tylko obrazowymi nośnikami świata natury, ale ukazuje ona artystyczną perfekcję, technikę i naturalne piękno uchwycone w danej chwili. My nie tylko zachęcamy do odwiedzenia tej niecodziennej wystawy, ale również próbowania swych sił w tym prestiżowym konkursie, bowiem jest on skierowany także do amatorów. Czasem wystarczy telefon z aparatem i odrobina weny twórczej. Na konkurs rokrocznie wpływa ponad 40 tysięcy zdjęć wykonanych przez ponad 4 tysiące fotografików z prawie 100 krajów na całym świecie, więc nie są to wyłącznie zawodowcy. Każdy może nadesłać swoją fotografię zrobioną i również aparatem komórkowym. Jak szczęśliwie się udało, to i takie zdjęcie może się przebić przez tysiące innych zdjęć i być pokazywane na całym świecie. Miłośnicy sztuki będą mogli podziwiać wystawę aż do połowy listopada. Pierwszego września przy Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy miłośnicy dwóch kółek uczestniczyli w trzecim rodzinnym rajdzie rowerowym. Tego dnia dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. Mogę powiedzieć, że pogoda dopisała, a przede wszystkim dopisali uczestnicy, bo już w tej chwili jest zapisanych, zarejestrowanych 170 małoletnich dzieci, uczestników trzeciej edycji rodzinnego rajdu rowerowego i ponad 150 dorosłych, czyli w sumie ponad 330 osób już jest zarejestrowanych. Podejrzewam, że wzorem ubiegłych lat do samego momentu startu będą rowerzyści tu przybywać na nasze miasteczko i wspólnie udamy się do źródeł rzeki Łyny. W programie oprócz wspólnego przejazdu malowniczą trasą znalazły się konkursy i zabawy z nagrodami dla najmłodszych, symulator dachowania oraz wiele innych atrakcji. Nie zabrakło również pokazu udzielania pierwszej pomocy. Punktualnie o godzinie 12.30 grupa rowerzystów przy asyście policji wyruszyła do miejscowości Łyna. Tam na uczestników czekało ognisko połączone z posiłkiem regeneracyjnym na mecie.
Piłkarze Sokoła w 9. kolejce 3. ligi zmierzyli się z KS Wasilków i trzeba przyznać, że po 90 minutach poprawiły się nastroje kibiców, piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Po porażkach przyszedł czas na zwycięstwo 4-1. W drugiej minucie zrobiło się niebezpiecznie pod bramką Piotra Sikory, ale ten podpisał się dobrą interwencją i uchronił zespół od straty gola. W 22. minucie sędzia podyktował rzut karny. Zawodnik gości faulował Piotra Łysiaka. 11 na bramkę zamienił Maciej Szostek. 4 minuty później ponownie byliśmy świadkami rzutu karnego. Tym razem faulowany był Paweł Podchorodecki, a w roli egzekutora ponownie wystąpił Maciej Szostek. Sokół prowadził 2-0. Bramka kontaktowa dla zawodników z Wasilkowa padła w 35. minucie. Błyskawiczna była odpowiedź podopiecznych Wojciecha Tarnowskiego, a w roli głównej ponownie wystąpił Maciej Szostek, który tym razem strzałem po ziemi pokonał bramkarza gości. W drugich 45 minutach kibice byli świadkami jeszcze jednego trafienia. Wynik spotkania na 4-1 ustalił Piotr Piceluk. Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo, no brakowało nam tego smaku w szatni. Co do samego meczu, myślę, że tutaj drużyna z Wasilkowa zaprezentowała się jako zespół bardzo ciekawy, utrzymujący się dosyć długo przy piłce, no ale na szczęście to właśnie doświadczenie było po naszej stronie, tego szczęścia, którego nam brakowało w poprzednich spotkaniach przegranych, dzisiaj nie zabrakło. No, ważna była ta bramka na 3-1, bo szybko zdołaliśmy odpowiedzieć. Wiadomo, że taka bramka kontaktowa powoduje pewien niepokój, no ale na szczęście Maciek Szostek był dzisiaj w bardzo dobrej dyspozycji. Po tym spotkaniu Sokół Ostróda awansował na 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Liderem pozostaje Olimpia Elbląg, tuż za nią imienniczka z Zambrowa, a na 3. lokacie plasują się zawodnicy Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Tego września na Stadionie Miejskim imienia księdza Ryszarda Gamańskiego odbył się pierwszy memoriał imienia Stanisława Banasia, entuzjasty sportu oraz przyjaciela klubu MKS Start Nidzica. Turniej jest zorganizowany z okazji memoriał Stanisława Banasia, byłego właściciela Europy i wiernego sympatyka nie tylko nidzickiej piłki nożnej, tylko był widziany zawsze na każdej imprezie, jak odbywała się na terenie gminy czy powiatu nidzickiego. Swoim zaangażowaniem zawsze wspierał nas, czy finansowo, czy logistycznie, także postanowiliśmy zorganizować akurat dzisiaj w dniu 20 września przypadają jego urodziny i tak się fajnie złożyło, że przy super pogodzie i przy wolnym terminie mogliśmy zorganizować ten turniej. W memoriale wystąpiło 5 zespołów, 2 nidzickie oraz Isorok, Purda i Oldboje Działdowo. Grano systemem każdy z każdym 2 razy po 10 minut. Spotkania rozgrywano równolegle na 2 boiskach. Najlepszym zespołem tego dnia została drużyna Oldboy 1 z Nidzicy. Tuż za nimi na podium stanęli piłkarze z Działdowa. Królem strzelców został Zbigniew Dumański. Najlepszym bramkarzem Bogdan Powirski. Natomiast tytuł najlepszego zawodnika wywalczył Wojciech Tukalski.